Witam Was serdecznie i zapraszam na materiał Wielkiego Mistrza Malborka z kanału Sunsu ASW. Awe. Z tej strony Wielki Mistrz Malborka, znany ja również jako Sunsu, Wielki Mistrzu z kanału Sunsu ASW. To, co chcę Wam dzisiaj przedstawić, drodzy widzowie, to możliwość rozgrywania kampanii online w Medieval 2 Total War. Żeby to zrobić, należy wejść na forum.totalwar.org.pl a zjechać prawie na sam dół i odnaleźć dział kampanii online. Wejdziemy sobie do Miwola. Jest również możliwość grania tego na rąku. No i jak wiecie, we wszystkich tych najnowszych seriach, począwszy od Napoleona, można rozgrywać kampanię multiplayer. Ale można je rozgrywać tylko z jednym graczem. Fajnie, ale można lepiej Niestety można to zrobić tylko w Midwolu i tak jak wspomniałem, w ROMKu, ale skupimy się dzisiaj na midwallu. Więc mogliście wiedzieć, że można tak zrobić, ale mogliście nie mieć ekipy, lub mogliście w ogóle nie wiedzieć, że można tak zrobić. Mogliście też w ogóle nie mieć midwola, ale może własny filmik zachęci do kupna i rozpoczęcia naprawdę wspaniałej przygody z kampaniami online. Teraz, co to są w ogóle te kampanie online? Otóż na tym forum. Są zakładane nowe kampanie, ludzie zbierają sobie ekipę, rozpoczynają kampanie, wybierają państwa, krają. Zaraz przejdziemy do tego dalej, ale zacznijmy od początku. Jak zacząć? Znajdziecie tutaj yy, Torel K.O. Tutaj mam go już otwartego. On yy, w skrócie przedstawia Wam, jak to wszystko wygląda. Mamy przygotowanie. to jest po prostu napisane, że trzeba mieć metka dwójkę. Wiele kampanii toczy się na dodatku Kingdoms, królestwa, lub na modzie specjalnie przygotowanym pod kampanię online przez tutaj polską ekipę, związaną z tym forum. Nazywa się to Where West meets with East, czyli gdzie wschód spotyka się z zachodem, a raczej odwrotnie. <gdzieś> gdzie zachód spotyka się ze wschodem. Tutaj, jak się zapisać do gry, czyli albo zakładacie temat, gdzie mówicie: Chcę zagrać, powiedzmy, w Krzyżaków. Potrzebuje 8 ludzi. Chodźcie, kto chce, nie gra. Ludzie się zapisują. Jak zbierzecie ekipę, gracie. Lub, możecie z, y, zobaczyć, ludzie będą informować w takiej kampanii: ten przestał grać, bo, powiedzmy, nie wiem, zachorował i go nie będzie przez miesiąc. Pojechał do szpitala. I wymówicie: O, do, on miał Litwę, a ja lubię grać Litwą. Pyk, wchodzicie, gracie. Dalej, jak wygląda rozgrywka i dodatkowe informacje. To sobie sami przeczytacie, nie będę na to streszczał, bo to jest ważne, żeby to osobiście przeczytać. Dalej, mamy regulamin kampanii online. On precyzuje, właśnie jak przysyłać sejwy jak wygląda dyplomacja, tutaj są dalsze ograniczenia, na przykład e, agenci, tak, za, e, zakaz otwierania fortów, osad należących do żywych graczy. Oczywiście, jeśli zakładacie swoją własną kampanię, e, to z ludźmi, z którymi ją zakładacie, z którą będziecie grać, e, ustalacie sobie jakiekolwiek chcecie zasady. To jest wasza gra, nikt wam odgórnie tego nie narzuci. Ale jeśli tego nie zrobicie, no to domyślnie są to te zasady i wszyscy będą oczekiwać, że będziecie ich przestrzegać. Jeśli wam się jakikolwiek punkt stąd nie podoba, chcecie jakiś dodać, wszystko możecie zmienić. Wiele kampanii już zostało rozegranych. Widzimy już, to jest temat mapy i opisy zakończonych KO. Liczę już 12 stron, na w stronie nie ma nic ciekawego, bo tam dopiero się zaczęła. Mniejsza o to. No i zobaczcie, tutaj na przykład sobie zagrali w 30 tur Ameryka. Jest to kampania właśnie z tego dodatku Królestwa. Ludzie też tworzą mapki, kroniki, gdzie opisują właśnie jak ta cała kampania przebiega jest to naprawdę fajna rzecz. Tutaj mamy, widzimy ekran zwycięstwa, wielkie bitwy, 5 kontra 3, pełne armie, także no jak widzicie tutaj się dzieje. I tutaj naprawdę trzeba myśleć, osobiście ile grałem w różne kampanii na singlu, może nie było tego za dużo, ale grałem, zwłaszcza kiedy byłem młodszy, to Takich bitew nie robiłem. Zresztą wątpię, żeby komputer trzy armie w tym samym miejscu, takie po 2000 tysiące, uzbierał. Mógł mieć, ale nigdy ich w jednym miejscu w, w obronie strategicznego punktu yy, nie wysłał. A żywi gracze to robią, dlatego oni stanowią wyzwanie i dlatego jest fajniej. Poklepanie komputerów nawet na bardzo trudnym poziomie yy, trudności, no już nie jest aż tak przyjemne jak pokonanie jakiegoś żywego gracza. Że tutaj oczywiście też dyskutują w tym temacie. Mamy tutaj kolejną, to są krucjaty. Jak tu się zakończyło? Ludzie często tworzą sojusze i to sojusze wygrywają yy, całe mapy, a nie pojedynczy. Zwłaszcza kiedy jest to mapa całej Europy, żeby wygrać tutaj, trzeba podbić naprawdę naprawdę dużo. Ale widziałem też yy, we wcześniejszych tematach, były takie kampanie, gdzie gracze zdobywali całą Europę, powiedzmy z 90%. Tylko, że teraz już tego nie można za bardzo zobaczyć, bo gracze wrzucają obrazki na serwery, które utrzymują obrazki przez jakiś tam określony czas. I niestety, jak spojrzycie sobie na wcześniejsze strony, to już tam niestety za dużo tego nie będzie. Mało się stało. I teraz, jak wygląda takie typowe subforum pod yy, konkretną kampanię? Mamy główny temat z kolejką, gdzie gracze przekazują sobie tury. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy rozpiskę, kto, kim gra. Yy, wrzucany jest pierwszy save. Ktoś tutaj mówi, tak? Teraz ja zrobiłem, teraz robi Polska. Polska robi, no to teraz robi Zakon. Zakon zrobił, teraz robią Niemcy. Tak? I tak dalej, i tak dalej. I grają, i grają, i grają. To ten temat służy do przekazywania sobie save'ów. Yy, mamy MGM, jest to mistrz gry, który jest jakby... Nadz on nadzoruje po prostu... Całą tą kampanię, jeśli ktoś właśnie będzie łamał regulamin, yy, to jest ono tego, żeby tutaj wkroczyć. Yy, ale głównie używa się na przykład tego, jeśli ktoś chce yy, kupić od kogoś prowincję. Nie można tego zrobić bez zgody MG. Czyli yy, yy, ja jako Polska chcę sobie kupić Malborg i mówię: Dobra, 10 tysięcy. Zakon mówi: Dobra. Tylko teraz trzeba spytać MG. Jak MG pozwoli, żeby Polska sobie kupiła Malborg? To kupuje. E, są również ambasady. E, każdy zakłada sobie ambasady. Mamy zakon krzyżacki, komnaty cesarstwa. Widzicie tutaj Dania. E, to Norwegia to pewnie <küh> Norwegia. Mamy Litwę, tak? Wejdziemy sobie do przykładowej ambasady zakonu krzyżackiego. O proszę, nawet mój awatar tu jest. E, no i gracze tutaj sobie wypisują pakt o nieagresji. Nie wiem, czy to jest na ile tur, do ile tur, to zależy właśnie kto, jak prowadzi swoją ambasadę. Więc może kiedyś na przykład zrobię poradnik, jak dokładnie prowadzić swoją ambasadę, bo to się na pewno wielu ludziom przyda. Mamy tutaj wojny, sojusza akurat brak. I tutaj widzimy, ktoś pisze na przykład, jestem posłem z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Proszę Ciebie Wielki Mistrzu. Akurat Wielki Mistrzu, że to jest że eee, Proszę Ciebie Wielki Mistrzu o sojusz. No i on mówi albo spadaj pogański psie, albo okej okay, kumplu, idziemy sojusz i idziemy lać nowogród. Na przykład. Tak to wygląda. Teraz, kiedy mam już omówioną całą tą otoczkę e, forum, przejdźmy do gry. Jak to będzie wyglądało? To jest ekran startowy. Rozpocznę Wam kampanię. Pominę filmik oczywiście. I zobaczcie jak to wygląda. Mi tutaj się tak troszeczkę zepsuło, bo wyszedłem do popitu na chwilę zobaczyć, czy na pewno przełączyło mi się i czy będziecie widzieć grę. Ale widzicie, więc jest bardzo dobrze. No i Mamy pierwszą turę, wykonuje zakon krzyżacki. Wpisujecie sobie tutaj hasło, potwierdzacie, Kurczę, teraz go nie potwierdzę, bo sobie wpisałem jakieś byle jakie. Możecie grać też bez hasła, ale to się hasło ustala, potem trzeba je też mistrzowi gry przekazać. Eee, właśnie na wszelki wypadek, gdybyście zniknęli, sucho was zaginął, eee, no to kampania wtedy nie sypie się, tak, bo ktoś zginął, a hasła nie podał. Eee, I No i psuje zabawę wtedy wszystkim innym, to wtedy MG ma hasło i zastępca może się zgłosić, że ok, ja wezmę teraz zakon i ja będę nim grał. Tak, wtedy przekazuję hasło i można grać dalej. Więc to, be, to wygląda zupełnie jak normalna kampania na Singlu. Ona się niczym nie różni, no z tym, że wszystkie tury są robione przez żywy gracz. I teraz tak, załóżmy, że gracie tym zakonem wyrzackim, wpisujecie sobie hasło, kończycie turę. Teraz ma turę. Wielkie Księstwo Whitewskie. Wciskacie Escape i dopiero teraz zapisujecie grę. Yy, save powinien nazywać się tak jak nazwa kampanii, czyli powiedzmy Krzyżaki 50, yy, tura pierwsza. O! Zapisujecie i wtedy wrzucacie ten save na speedisher.com. Wrzucacie link na forum i ten, kto gra Wielkim Księdze Whitewskim, sobie pobiera, wpisuje swoje hasło. Zaczyna. Ważne jest, żeby zapisać grę dopiero wtedy, gdy skończy się swoją własną turę. Jeśli zapiszecie za wcześnie, czyli jeszcze zanim klikniecie klepsydrę, wtedy ktoś, kto wczyta wasz save, e, będzie poproszony o podanie hasła do waszego państwa, którego nie zna. Więc trzeba będzie wejść i zrobić save'a jeszcze raz, tym razem w odpowiednim momencie. Dobrze, to jest na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że przedstawiłem dosyć dobrze yy, całą tą kampanię online, ca cały ten fenomen, którym to jest. I mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. A jeśli będzie potrzeba pokazania czegoś więcej, nie ma problemu. Jestem cały czas, mogę w każdej chwili jakiś dobry filmik nakręcić. Do zobaczenia na polu bitwy i na forum.